Jeśli masz problem, to posłuchaj o genialnej i prostej metodzie 8 kroków, która pozwala poradzić sobie z każdym problemem. Witajcie kochani, kolejna Energy Boost Środa. Witam Was Marzena Śmigielska. Dziś opowiem Wam o metodzie 8 kroków pozwalającej radzić sobie z każdym problemem. Każdy z nas raz na jakiś czas zmaga się w życiu z ogromnym problemem. Nie wie, co ma zrobić, wstydzi się prosić o radę, popada w obłęd i po jakimś czasie problem urasta do rangi giganta bez wyjścia. Tymczasem w książce Normana Peela Entuzjazm zmienia wszystko znalazłam niesamowity sposób, jak poradzić sobie z każdym, nawet najtrudniejszym problemem. Jak podaje autor, najważniejsze to cieszyć się, że takowy się pojawił, gdyż za każdym razem, jak w Twoim życiu, czy na Ziemi, pojawia się jakiś problem, oznacza to tylko jedno, że jest ruch, że jesteś w ruchu, że świat jest w ruchu, a to wskazuje, że za chwilę wydarzą się jakieś wielkie rzeczy. Zresztą przypomnij sobie sytuację ze swojego życia, gdy zmagałeś się z dużym problemem. Gdy nad głową zawisły czarne chmury i życie na chwilę stanęło w miejscu. A teraz pomyśl, jakie było to twórcze i jak rozwiązanie dostarczyło Ci wzrostu, jak poszedłeś do przodu. Zgodnie z zasadą, że po burzy słońce świeci, a po nocy dzień nastaje. No cóż, nasze życie to sinusoida i potrzebne nam są upadki, aby doceniać wzloty. I potrzebne nam są wzloty, aby dostrzegać, jaką pracę wykonaliśmy. Gdzie byliśmy i ile sobie zawdzięczamy. Życie w stanie konstans byłoby nic nie warte. Czy wiesz, że problem podobno zsyła nam sam Bóg, który ma niesamowite poczucie humoru i lubi zabawę wchowanego? Już wyjaśniam. Kiedy pragnie Ci ofiarować coś wielkiego o cudownej wartości, zawsze ukrywa to w poważnym i trudnym problemie i cały czas, stawiając na Ciebie, przygląda się, jak radzisz sobie z odkrywaniem tej wartości, którą zakopał w tym problemie. Oczywiście, jeśli sam ją odnajdziesz, jest szczęśliwy i bardzo się cieszy. Gdy potrzebujesz pomocy, chętnie Ci jej udziela. Dlatego proś o tę pomoc i o pokierowanie. Aby rozwiązać każdy, nawet największy problem, kieruj się tymi 8 wskazówkami. Po pierwsze, zachowaj spokój i nie panikuj, bo w momencie stresu zamykasz się na racjonalne myślenie, a właśnie teraz Twój mózg i jego zasoby będą Ci niezbędne. Po drugie, nie dramatyzuj i nie daj się zdominować swojemu problemowi. Nie pisz czarnych scenariuszy. Nie ma sytuacji bez wyjścia i trudności nie do pokonania. Jeśli stanąłeś przed takim problemem, to znaczy, że jesteś w stanie sobie z nim poradzić. Po trzecie, zrób porządek i odsiej sedno problemu od wszystkiego, co narosło wokół tego problemu. Weź kartkę, długopis i zapisz wszystkie elementy problemu, pomijając szum informacyjny. Po czwarte, odpuść sobie biadolenie i wylewanie żalu w stylu dlaczego mnie to spotkało? Gdybym wtedy tamtego nie zrobił, to niczego już w tej sytuacji nie zmienisz, a na pewno nie pomaga to w konstruktywnym myśleniu. Mleko się rozlało i trzeba posprzątać, a nie płakać nad tym rozlanym mlekiem. Po piąte, nie szukaj rozwiązania dla całego problemu, tylko rozłóż go na czynniki pierwsze i zacznij rozwiązywać etap po etapie, jeden po drugim. Jedno prowadzi do rozwiązania drugiego i tak aż do momentu, gdy rozwiążesz cały problem. Ciesz się z każdego, choćby najmniejszego, pozytywnie zakończonego etapu. Po szóste, naucz się opowiadać na głos o swoim problemie. Jeśli się wstydzisz mówić o tym komukolwiek, idź ze swoim psem na spacer i opowiedz wszystko jemu, a potem słuchaj. Oczywiście nie psa, ale otwórz swoje wewnętrzne ucho, a usłyszysz swoje własne rozwiązanie. To się nazywa twórcze słuchanie. Po siódme, zadawaj sobie pytanie, co jest w tym momencie rzeczą słuszną. Jeśli coś takim nie jest, jest złe. Porzuć złe i szukaj słusznego działania, gdyż tylko takie przyniesie pozytywne rozwiązanie. I po ósme, uwierz w pozytywne rozwiązanie swojego problemu i szukaj słabego punktu problemu. Każdy problem takowy punkt posiada. Zachowując entuzjazm i spokój wewnętrzny, rozwiążesz każdy problem.
problem. Polecam. Wypróbowałam to na sobie i wiem, że działa. Nie musisz w to wierzyć i stosować wszystkich punktów. Po prostu sprawdź i weź sobie tylko to, co z Tobą rezonuje. Za dzisiejsze spotkanie serdecznie dziękuję. Zostaw mi pod filmem jakiś komentarz i zapraszam już za tydzień na kolejną 102. Energy Boost Środę.